Dzień dobry Państwu, oddaję głos najważniejszej osobie dzisiejszego dnia, czyli pani Bogumile Laśniewskiej. Trudno przemówić słowo w tak wielkim gronie, zaszczytnym gronie, ale jestem przekonana, że są to moi przyjaciele i będą razem ze mną współpracować, wspierać, radować się i pójść. Ja tylko chciałam też parę słów tutaj dopowiedzieć do wypowiedzi pani Bogusi. Chciałam bardzo serdecznie podziękować pani Bogusi za to, że przełamała swoje opory, bo pani Bogusia była strasznie zdenerwowana, ale myślę, że te emocje już opadły i bardzo dziękuję, że pani Bogusia odważyła się, że przyjęła zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu i że zechciała podzielić się z nami swoją twórczością, swoją pasją, swoimi zamiłowaniami. Wydaje mi się, że to jest o tyle ważne, że to też zachęca inne osoby do pokonywania tych wewnętrznych blokad, bo wielu seniorów, wielu zamrożonych pasjonatów po prostu z powodu lęku, z powodu stresu boi się takich wystąpień, a podejrzewam, że jest wielu tutaj w Zembrowie wielu pasjonatów, którzy mieliby do zaprezentowania również swoje jakieś ciekawe odkrycia, ciekawe pasje. Jeszcze może tylko dodam, że tytuł naszego spotkania dzisiejszego w ramach Zembrowskich Pasji brzmi Niektórzy lubią poezję. To jest oczywiście cytat z wiersza Wisławy Szymborskiej. Wisława Szymborska zastanawia się nad tym, czym w ogóle jest poezja. I ostatecznie dochodzi do wniosku, że ona nie wie, czym jest poezja, że zawsze, ilekroć zastanawia się nad tą kwestią, czuje, że jest bezradna, że nie potrafi zdefiniować tego, czym jest poezja. I jakby w tym miejscu też mam nadzieję, że spotkanie z panią Bogusią pozwoli nam po prostu odkryć jedno z możliwych odpowiedzi na to pytanie. Chciałam również serdecznie podziękować wszystkim Państwu za udział w Zembrowskich Pasjach i też serdecznie i ciepło i gorąco przywitać panią dyrektor. Dziękuję bardzo, miło mi bardzo. Gdzie jestem z Państwem? Dobrze, ja w takim razie przekazuję głos pani Bogusi. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Zacznę od dzieciństwa. Otóż w pewnym czasie otrzymałam dwa prezenty. Lalkę z żółtymi włosami oraz książeczkę. Bardziej przypadła mi do gustu lalka. Przepraszam, książeczka, ponieważ lalka miała te żółte włosy. I tak się zaczęło. Słowa zawarte w książeczce. Słowa, które słyszałam od moich nauczycieli w szkole. Miałam świetną polonistkę. Potem szkoła średnia. I tutaj dochodzi oprócz polskiej mowy język obcy w większym wymiarze niż w szkole podstawowej. Słyszę łacinę, słyszę język rosyjski, bo takiego nas uczono. Zachęca nas poeta. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Albo mantua me genuit, partenope ceceni, pasqua rura duces. Podoba mi się ten rytm, interesuje mnie to bardzo. Czytam dalej. Buria mgłoju niebo krojet, wichry śnieżny je krucja, kto kak zwier ana zawojet, to zapłaczet kak dicia. Potem chodzę do pracy i ponad ćwierć wiecze czytam takie słowa. Miejże oczy aż do spalenia jasno otwarte na radość życia, radość tworzenia i że to życie coś warte. Chyba zostałam wyzwana, żeby też coś napisać.
spróbowałam. I tymi próbkami niechętnie się dzieliłam, jak każdy początkujący. Były to teksty do książki włożone, jak liście zasuszone, ale w pewnym momencie może otworzyłam się przed inną publicznością, niechcący. Wysłałam do Stanów Zjednoczonych dwa wiersze, które przypadkiem trafiły na konkurs. Tam zostały wyróżnione. Później bardzo podobały mi się słowa naszego najwybitniejszego rodaka Jana Pawła. Zapytałam go osobiście, czy mogę użyć je w swoim wierszu. Odpowiedzi otrzymałam aż 4. Resztę może po zaprezentowaniu jakiegoś tekstu. Proszę bardzo. Bardzo prosimy. Rozpocznę od wiersza takiego może bliżej młodości. Jutro pójdę w świat daleki, by zobaczyć pola, rzeki. Mijać będę szczyty gór, sięgać będę nawet chmur. Czasem musnę kłosy zbóż, czasem dotknę pąki róż. Czasem ujrzę wiśni kwiat, czasem będę gonić wiatr. Strach warkocze poukładam, ujrzę ptaka i owada. Z liści barwnych oraz ziół obrus utkam na twój stół. Jako nauczycielka nie mogłam nie ująć w swoich tekstach ucznia i nauczyciela. Tutaj mam wiersz pod tytułem Koncert. Sama też zdobiłam. Przeszedłeś z samego siebie, ze złotą trąbką w ręku, z głosem płynącym do nieba, zagrałeś ciszę. Takiej nam było potrzeba. Odkryłeś swe nowe karty i przekonałeś, że każdy jest coś wart. Tak pięknie grałeś, że ciszę aż było słychać. Nikomu nawet głos się nie wymykał. Ptakom skrzydeł, a ludziom radości potrzeba. Trąb, trąb, prosto do nieba. I tutaj tak bardzo bliski mi tekst. Czy mogę usiąść? No, oczywiście. Oczywiście pani Bogusiu. Może tak będzie wygodniej, prawda? Kiedyś malutki liczyłeś schody. Potem w szkole wygłaszałeś wiersze. Napięty jak struna. Wirowałeś na parkiecie i wietrze. Piękny tembr głosu i tnący powietrze na rowerze. Potem skupiony, wpatrzony, w białe szaty obleczony i na zawsze rozmodlony. To tekst poświęcony mojemu sąsiadowi. I ta tematyka nowojorska. Smukłe dwie wieże nowojorskie, może aż nazbyt wyniosłe, przywitały 21 szumnie i radośnie. Fajerwerki świetliste ku niebu leciały, nową datę światu ogłaszały. Minął miesiąc, drugi, trzeci, lecz niestety pomysł straszny w dzień wrześniowy ludzkość tłamsił. Czyn okrutny, nadczasowy, kłęby dymu, postać ludzka w próżni zwisła, a co jeszcze kryją rumowiska? To jest wielka tajemnica. Gdzież ty jesteś, winowajco? Przeproś wszystkich, padnij nawet na kolana, klęcz do rana. I
pas małys. W strefie zero, w skupieniu i ciszy nie grano bolero. Milczeli wszyscy. Pasma łez niewinnych dobrze widać okiem dziecinnym, a krzyk jeszcze słychać. Półroczna zaduma, ogromny ból, chociaż jedenastego nie było kul. Oni widzą ich twarze, oni słyszą ich głosy, oni słyszą jak płaczą, a płomień taki gorący. Oni czują ich ciepło, oni uczczą ich pamięć. Zgotowano im piekło, ginęli jak skazani. Dlaczego? 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 Tego nie wymyślili Marsjanie. Jeszcze jeden w tym tonie. Wieczny ogień, gorący płomień serc objął 91 nacji. To 11. Tutaj nie było owacji, deklamacji. Tylko najbliżsi trwali. Cisza, cisza, cisza. Jakby skamienieli, pokłonić się chcieli tysiącom spod ruin. Promyk nadziei przynieśli, zboleli. Wiatr targał nimi, a oni milczeli, znieruchomieli. Kwieciem drogę ostatnią wymościć pragnęli. Cisza, cisza, cisza. My God, przy stworzach ją słychać. To w rok po tragedii. Podziwiałam też skoczka naszego Adama Małysza i jemu kilka słów. Co prawda, teraz powinnam dla Kamila Stocha. Ale jeszcze nie było takiej myśli. Srebrzysty strój bez piór, jaskółczy lot, nienaganny skok, nota wielka, radość wszelka, pocałunek gór, radość chmur, prezydencka dłoń, nieba skłon, kibiców oklaski, radość Polski, kwiatów pęk, złota brzęk, Adam królem skoku do Salt Lake City gotów. I teraz to, o czym wspomniałam, właśnie przesłania Ojca Świętego. Proś o pokój w domu, pracy, na ulicy. Proś o pokój świata. Razem z Ojcem Świętym wołaj, pokój daj Panie, pokój daj Panie. Może jeszcze usłyszy Najwyższy to nasze błaganie i wszechświat się ukołysze. Tylko wypełnij zobowiązanie. Nigdy więcej przemocy, nigdy więcej wojny, nigdy więcej terroryzmu. Przebaczmy sobie nawzajem. Bratu. A tamten tytuł był Intercity w Asyżu. Brat bratu zgotował ten lost. World Center, nędzarze pod most. Afganistan, Ojcu Świętemu majowy cios. A ty, człowieku, przełomu wieków, opamiętaj się, byś śladów stóp nie całował i klękał z dłońmi wyciągniętymi do niebios. To bardzo krótki tekst. Mieszkając w Zambrowie, nie sposób nie wspomnieć, nie popatrzeć na Zambrów. I tutaj zapytuję, czy pamiętasz? Czy pamiętasz miasto swoje, rechot żabek w tamtym stawie, jakiś skwerek, miejski dworzec, spotkań młodych w księżym lasku, czas pochodów? Czy pamiętasz jedno sakrum, jedno kino kosmos, parę mogił i kapliczkę, jakąś miłą kawiarenkę, strumyk, co się zwie prądnikiem, kostkę bruku szarą, pocztę starą, kocie łby zdeptane, nawet lwy zamurowane. Mnóstwo bloków to koszary. Teraz nowe są ulice, place, nawet kamienice. Nowa ścieżka spacerowa, trasa ekspresowa. Któż by poznał? Któż by poznał?
tylko, wszyscy jacyś zapędzeni, wszyscy jacyś zamyśleni, wszyscy jacyś zasmuceni, nawet inny usiadł orzeł. Czemuż ty się, grodzie, zmienił? Gdzież ta młodość? I może coś weselszego? To przyroda. Miodna lipo z wonnym kwieciem. Kiedy byłam jeszcze dzieckiem, twoje listki wciąż szumiały, a ptaszęta w nich śpiewały. Byłaś moim placem zabaw i młodzieńczych potem narad. Pewnym cieniem słońca lecie, nie zabrakło cię w bukiecie. Gdy wiosenka nagle przyszła, huśtaweczka wnet zawisła. Gałązeczki twoje miłe, niby mama mnie tuliły. Złota jesień się zjawiła, listki twoje pozłociła, a gdybyś już opadł, w kalendarzu był list. Jestem szczęśliwą bardzo osobą, ponieważ jak Jan z Czarnolasu miałam przed oczyma dwie lipy. Jedna należała do mnie, a druga do mojego brata. Pani Bogusiu, ja tylko jeszcze mam pytanie. Jak pani się czuje ze sławą, która zewsząd, że tak powiem, panią dotyka? Bo myślę, że poezja jest takim tworzywem, jest taką sferą, która skłania do dzielenia się nią, a w momencie, kiedy zaczynamy się nią dzielić, pojawiają się odbiorcy, pojawiają się wielbiciele, pojawiają się media i no właśnie, i nowe jakieś kolejne zobowiązanie. I jak pani się czuje w tym momencie? Nie. Zawsze należałam do osób bardzo skromnych. Ale to prawda, rzeczywiście. Dziś taki dzień, że... Ale to grzech, żeby się nie dzielić tak. No właśnie, jestem tego samego zdania, bo wiersze są... Ale właśnie uznałam, tak jak powiedziałam wcześniej, pisanie do poduszki, do kartek książki, to było za mało, do szufladki, zamykałam te myśli, bo nie czułam się pewnie. Nie czułam się pewnie. I dzisiaj też tej pewności nie mam. To nic, my cię odrobimy. Chociaż kiedy dałam komuś do przeczytania, oceniał to pozytywnie. I wybitna polonistka. Kiedyś mój wiersz został wykorzystany w programie słowno-muzycznym dotyczącym rocznicy śmierci Jana Pawła. No ale jak sobie przypominam z literatury, kto tak za życia nigdy nikogo nie wiedział. To może było powiedziane, ale doceniana to chyba już jesteś, bo już występowałaś na poezję, na tym salonie literackim i bardzo nam się twoje wiersze podobały i dałyśmy temu wyraz, no nie dziewczyny, które dowodzą. Prawda? No. Jeden z nich teraz zarecytowałaś i w tomiku przecież twój ten wiersz jest o Zambrowie i jeszcze wiele innych. No to chyba troszkę takie przejawy doceniania. Już są. Powinna się tak pewnie. Przynajmniej lokalnie, o tym mówimy. Kiedy właśnie łatwiej w środowisku nie znam. Oczywiście, to wszystko. No to my to wiemy. Kontynuując temat mojej lipy, jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ posadzono mi drugą lipę. I tak piszę.
Pod moim oknem lipa wyrosła. Szumiała latem, szumiała wiosną. Wciąż lata zimą, ubrana w lecie. Pachniała zawsze w każdym bukiecie. Tak jak tradycja stara nakaże, lipą strojono nawet ołtarze, a po procesji do domu wzięto, chronić na zawsze swoje dzieciątko. Tak jak parasol stoi w ogrodzie, trzyma się prosto na jednej nodze. Możesz być pewna i w deszczu wielkim nie chce przepuścić jednej kropelki. Latem przykryta gęstym listowiem, służy mieszkaniem ptaszętom swoim. Wróblom i srokom trudno wyliczać. Chętnie tu mieszka synogarlica. I jeszcze wspomnienie. I jeszcze będzie przyroda. Tytuł wiersza wspomnienie. Czar wierzby otulonej szronem, księżyc owalny jak sito, tysiące gwiazd na nieboskłonie, na śniegu tropy wyryte. Pola bielutkie w oddali, czarne ptaki na drzewach, bór niczym malowany, wstęga strumienia daleka. Dzwonki pędzących sanek, trzęsących się grzywy koni, niby wieczór, niby poranek, chwila chwilę goni. Niby daleko, a blisko, niby dawno, a teraz, niby zawsze, a nieraz. Mały obrazek dzieciństwa. I znowu Zambrów, spacer. Nasza rzeczka skuta lodem, ptak królewski idzie przodem, stado kaczek, wód odzdoba, piórka stroi, by się podobać. Falę rzeki beton wstrzymał. Ona pieni się, tryskając pianą, mieni się tysiącem barw, zmyka, by jej nie schwytano. Blady księżyc, tysiąc gwiazd, ktoś oświetlił nawet głaz. Zamiast wody kryształ masz, cudny widok, słów nie brak. Gdy do lustra wody zerkasz, to nie trzeba już lusterka. Natura dała widok za darmo, ty nie trać czasu. Karm się tą karmą. Jest też w moim maska, ale bardzo trudno. Może coś kupić? Wciąż pytam, dogadzam, półki sklepowe oglądam, koszyk po brzegi wypełniam. Może dziś banan, a jutro malin, czy jakiś ananas, marcepan? Powiedz, syneczku, napisz na kartce. Ja czekam cierpliwie i czekam. To mi ułatwi ten sprint do sklepu. To mi oszczędzi, którego nie mam. I mój umiłowany rodak. Ramiem przy ramieniu, młodzi szli w milczeniu. Od grota na wschód modlił się kto mógł. Lampek nie zliczysz, tyle ludzkiej goryczy. Z barką na ustach nikt w marszu nie ustał. W świątyni Trójcy czuwanie, apel do jasnogórskiej pani. Młodzi ze łzami śpiewali, umiłowanego Jana Pawła żegnali. Jasność płomienia sięgała gwiazd. Ciszy nie zmącił ogromny wiatr. On przecież zmarł. Tak chciał nasz Pan. To były wiersze pisane od tak po prostu jako myśli. Ale miałam też potrzebę napisania. Tekst pisany na potrzebę. Czy nie za głośno? Czy nie za cicho? Nie. Optymalnie. Tak głośno nie jest. Witamy Waszą Ekscelencję, światłem i słowem, i kwiatów naręczem. A Wszechmogący dał mowę.
Ta wizyta wielkim jest świętem przypadła na dni majowe pozłacane kaczeńcem. Mamy serca otwarte, szczere i do współpracy gotowe. I to szczęście, jak Chrystusowi uczniowie być wzmocnieni waszym pasterskim słowem. Ufamy, że ziarno zasiane wyda plony obfite, niosąc światu odnowę. Na potrzebę też naszego spotkania pisałam wiersz o Wigilii, ale wiele osób go zna, więc nie wiem, czy jest... Ale nie zna. Zielona jodła sięga sufitu. Dzieci oniemiałe z zachwytu. Każdy niebo spogląda, betlejemskiej gwiazdy wygląda. Błyszczy wszystko wokoło, anioł sięga co koło. Wokół ogromna cisza, wolne miejsce przybysza. Srebrna zastawa błyszczy, ich serca też czyste. Najpierw opłatek, potem życzenia. Nastrój podniosły, łzy ze wzruszenia. Siostro, bracie, Syn Boży wszystkich odmienia. I jeszcze chciałabym przeczytać taki tekst, który napisałam w hołdzie mojemu ojcu. Zatytułowany słowami Franciszka, ponieważ pisałam to 20 lat po jego śmierci. 71 maszerował dzielnie, żwawo, aż publiczność biła brawo. Nie minęli i ulicy, a już byli w Łętownicy. Knapik nim kierował. Śpiewom naszym wiatr wtórował. Wtem po niebie jasnym dwukłatowiec jakby tańczył. Zaszybował, zakołował i ołowiem trzasło. Potem bił się dzielnie, krwawo, z wrogiem strasznym, niełaskawym. Chociaż dzielnie się bronili, chłopcy zbroi nie otoczyli, pułk rozbili. Później były trudne dzieje. Wagon, klompy, jakieś knieje, miska strawy byle jakiej, liść komosy, nie sałaty. Lager w Dorsten, listów paki. Potem Fulen, Oberlangen, brak czułości, ciężka praca, czasem torsje, niewola tatuacza. Potem przyszedł czas wolności. Pytań mnóstwo. Czy tu zostać? Iść, gdzie cisza trwa? Anglię wybrać, bo to blisko? Może własne mieć ciernisko? Czy nie tęskni ma matczysko? Myśl rodzinna zwyciężyła i dziewczyna poślubiła. Jednak przeszłość taka często w moich myślach wraca. Chyba bomby. Nie, to ktoś trąbi. A obawa, że zabraknie chleba, czasem ze snu mnie budziły. Dzieciom opowiedzieć trzeba. To powiedzieć trzeba, przepraszam. No i tak jak gdyby takie kalendarium powstawało, ponieważ śledziłam wydarzenia i w grudniu zeszłego roku miał miejsce taki oto czyn i tak w 7 minut to zapisałam. Matko, cała Polska zapłakała, gdy Mario, ty cierpiałaś. Przybył bowiem ze Świdnicy jakiś Jerzy do kaplicy. Wybacz, matko. Zamiast patrzeć się w oblicze i posłuchać serca bicie, podniósł nawet swoją rękę, żeby tylko zadać mękę. Wybacz, matko. Ręka pusta też nie była, w bańce ciecz się czerniła. Szyba przed królową była, przed kulami ją chroniła. Wybacz, matko.
chociaż ołtarz cały spryskał, wcale sławy nie uzyskał. Sprawcę sprytny Paweł schwytał, potem sąd się jego pytał. Wybacz, matko, to nie pierwszy taki cios. Najpierw Huzyk, potem Szwed chciał zgotować taki los, ale Bóg powstrzymał wnet. Wybacz, matko, dzisiaj, matko, cię przepraszam, łzami całą ziemię zraszam. Może człowiek się zagubił, ufam, że on cię polubi. Wybacz, matko. Myślę, że posiałam wiele słów. Może już i zanudziłam. Nie. Pani Bogusiu, my wręcz odczuwamy niedosyt. Tam za dużo wierszy przepuściłeś. No właśnie. Tak, Bogusiu, ja tak zapytałam, z ciekawości, to tak blisko, takie piękne zdjęcie, to... To właśnie ja niegdyś tak wyglądałam, nosiłam długie włosy. Tak. W tomiku poezji Zabrowskiej właśnie ten kołnierzyczek jest i ta fryzurka. Jest tam zdjęcie na końcu. Ale zdjęcie nie to. Nie to? Nie, nie to a zdjęcie, widzisz? Tylko, ale kołnierzyk ten. Zdjęcie nie to. Ale zdjęcie nie to. O, a dłuższe włosy chyba tam. O to, co pan ma, tak. Proste. No pan ma. No to taki pan przygotowany do spotkania. Bogusiu, nie widzisz pana? Pan widzisz, jaki przygotowany? I pamiętam to zdjęcie. Ale podzielę się też taką refleksją. Przeczytałam mnóstwo książek. Fascynują mnie. Bardzo. A najbardziej poezja. Napisałam też nieco, ale w XXI wieku doszłam do takiego wniosku, że najpiękniejszą książką jest Pismo Święte. W którym XXI wieku? Najpiękniejsza, najciekawsza. A czy napisała pani jakiś wiersz albo jakieś wiersze zainspirowane właśnie Biblią? Pismem Świętym Biblią? Nie śmiem po prostu posłużyć się tym tekstem. Na razie mnie zachwyca, to słowo mnie zachwyca. I za każdym razem odkrywam nowe myśli, które są cały czas aktualne. I coraz większy zachwyt. Także nie wiem, czy warto pisać jeszcze. Jeszcze co nie. To nie jedyna moja pasja. Bardzo porusza mnie muzyka. Odkryłam też chęć do fotografowania. O, no to fajnie. Następna raz. Ale nie posiadam doskonałego sprzętu, aczkolwiek zdjęcia, które wykonuję, właśnie są uznawane za bardzo ciekawe ujęcia. Tak, bo tutaj ten pomysł jest ważny, prawda? Tak, wyobraźnia, wrażliwość, takie artystyczne spojrzenie na rzeczywistość, to wszystko tutaj też odgrywa rolę. A ja chciałam zapytać pani Bogusiu, czy pani liczyła swoje wiersze? Czy pani mogłaby nam powiedzieć, ile pani summa summarum napisała wierszy? Będzie ich 10. Tak. Nie zgromadziłam wszystkich, ponieważ tak jak mówiłam na wstępie, że po prostu ja je ukrywałam. Dlaczego? Skąd taka potrzeba skrywania się z tą swoją pasją? Z czego to wynika? Bo to też jest... Trudno powiedzieć. Ze skromności. I skromność podejrzewam też, prawda? Najprawdopodobniej ze skromności. Ale też obawa... Nie wierzy w siebie. Ale ja myślę, że to też jest obawa wynikająca z takiego lęku przed tym, co, jak zareagują inni, prawda? Jak to zostanie ocenione? Tak, oczywiście, ponieważ krytyka robi swoje. Aczkolwiek nie spotkałam się do tej pory z negatywną oceną. Skąd ten pomnik?
To znaczy, kiedy mnie przyszło oceniać twórców, to zawsze w każdym wierszu, w każdej książce znalazłam myśli pozytywne. Każda czegoś mnie uczyła. Każda jedna. Uczestniczyłam, moja pasja zmuszała mnie do tego, że śledziłam wszelkie konkursy, wszelkie recytacje. Kiedy dowiedziałam się, że Jan Paweł II napisał tryptyk rzymski, bardzo mnie to uradowało. I oczekiwałam, ponieważ był komunikat, że nieżyjący Krzysztof Kolberger będzie recytował, a był to mój wielbiciel. Także oczekiwałam na ten koncert i z radością wysłuchiwałam każdego jednego koncertu. Potrafiłam siedzieć do północy, żeby po północy wysłuchać koncertu. Miałam też to piękne szczęście, że kiedy odchodziłam na emeryturę, mój kolega na odejście pożegnał mnie wierszem. Aha, Wyszek Katarzyński, to właśnie jest, zachowałam ten wiersz i jego autorstwa wśród swoich skarbów. Dobrze, pięknie. Dam do przeczytania. Bogusia, przepraszam, skąd, bo szukamy, skąd ta rzeźba i gdzie to było? Ta rzeźba miałam właśnie, cały czas towarzyszy mnie wielkie szczęście. Nie musiałam jechać w świat. Słuchajcie, kiedy był zaraz pokażemy, tylko wynoszony na ołtarze Jan Paweł II, w Łomży była przepiękna wystawa przed katedrą. I właśnie tam trafiłam i wykonałam sobie z każdą rzeźbą zdjęcie. No, unikalne. Ale gdy był wynoszony, to przed samą katedrą to było? Tak. No od Sadowej, dobrze, od drzwi katedry w kierunku Sadowej, dobrze, tak, tutaj już. Ale jak powiedziałaś, bo tak nie mogło się ani rozczytać, ani... Bogusiu, ale najlepiej, gdybyś sama przeczytała ten wiersz. No przecież... Jak mnie pożegnano? Przepiękny. A może ja przeczytam? Bardzo proszę. Tak, może ja przeczytam po prostu. No jeszcze Bogusia, rozpłaczę się. Bo to tak, nie rozpłaczę, to aż... Do widzenia. Wielkieś po sobie pustki zostawiła w szkole. Droga pani dyrektor, wyrażając wolę tak rychłego odejścia na emeryturę, mimo wieku młodego, choć co po niektóre panie zazdrościć będą luzu i swobody. W codziennym biegu szkolnym, wydeptując schody i dźwigając pomoce od klasy do klasy, a nie jak ty pod gruszą teraz mieć wywczasy. Tyś za wszystkim latała, tyś za wszystkim chodziła, stosy planów, rozkładów na koncie masz siła, że zliczać przez te lata doprawdy nie sposób. Byłaś pani dyrektor z grona tychże osób, co rady nie szczędziły nikomu w potrzebie. Tym bardziej, że nam teraz, że tracimy, tym bardziej żal nam teraz, że tracimy ciebie. I za różne przykrości wyrażamy skruchę. Nie możesz zostać ciałem, zostań tutaj duchem. Takie bowiem niestety jest prawo natury, przeto z czasem z nas każdy opuści te mury. Gdyż los wartko do przodu cię pcha i nie pyta. Kiedyś status stażysty, dzisiaj już emeryta. Jeno miłe, zachowaj po nas chociaż wspomnienia. Droga pani dyrektor, żegnaj nam, do widzenia. Cóż jeszcze powiem? Ponieważ przebywam z małymi dziewczynkami w wieku 6 i 11 lat, już teraz 7-11, chętnie rymujemy. No i moja starsza wnuczka wystartowała w konkursie
nieco. Próbuję rymować. To był konkurs ogłaszany przez Koszalin, Szkoła Moich Marzeń. Marzy mi się szkoła znana, ale piękna, murowana, uczniów 1000, może więcej, a kolory ścian jak tęcza. Zamiast ławek samoloty, a na lekcjach figle, psoty, zamiast schodów windy szybkie, każdy uczeń łowi rybkę. Nauczyciel jak kolega, a po szkole nikt nie biega. Plecak lekki niby piórko, a za szkołą podwórko. Wiedza sama w głowy wnika, same szóstki są w dziennikach. Miły tutaj każdy dzień, szkoda, że to tylko sen. Ale normalnie nuda, same szóstki, no. Nuda normalnie. Zosiu, bo to sen. Bo to sen. Bo to sen, spokojnie. Bogusiu, mogę cię coś zapytać? Powiedziałaś, że... Zapytałaś Ojca Świętego, czy możesz jego myśli użyć w poezji. I powiedziałaś, że dostałaś aż 4 odpowiedzi. No, teraz się wyspowiadaj z tego. Tak. Bo dlaczego czy to są te wiersze, czy to było coś, co warto, z czym warto się podzielić, czy zostawić sobie w pamięci. To, czy to jest twoja tajemnica? Dzielić się może nie będę, ale jest to ślad tego. Aha. 4 odpowiedzi. No to już teraz jest jasne. Z Kuli Rzymskim. A ja jeszcze mam pytanie też a propos. A czemu to zrobiłam? Ponieważ jak słyszałyście tutaj, są tam słowa, prawda, samego Ojca Świętego wypowiedziane w Asyżu. Nie mogłam tego zrobić sama, a chciałam to upamiętnić. Dlatego też przywitanie księdza biskupa. No to to czytała. Na koniec jeszcze powiem, że ponieważ uczestniczę w wielu spotkaniach w wernisażach i zawsze one są barwne. To córka nie wie. Natomiast nawet wczoraj wieczorem uczestniczyłam właśnie w takim spotkaniu i w przededniu tego dzisiejszego i miałam właśnie wielką obawę, że słowa działają, kiedy je słyszymy, a za moment ulatują. I że nie będzie to spotkanie nas fascynować. Przeciwnie. Ale tak samo i obraz. Będziemy miały. Ale Bogusiu, tak samo i obraz. I obraz ulatujesz. Oczywiście. A później wychodzisz. Ulatuje. Jeżeli coś trafi do serca, to nie ulatuje tak szybko. Zostaje wrażenie. Bo tego nie pamiętasz. Zostaje refleksja. Refleksja, wrażenie. Nie? Ale wrażenie zostaje. Zostaje dobre. A kiedy będziesz miała wydanie pełnego swojego dorobku? A, to będzie Nie myślałam o tym. Jedynie sam tak przyjmuję. Znalazłem się w tomiku to, co w sercu mam i oblicza sztuki. Sama jeszcze o tym nie pomyślałam. To pomyśl. To trzeba by było już powoli się zastanawiać. I sponsora się tak. Tak. Sponsora chyba. Sponsora koniecznie. To może dobrze, że media dzisiaj są, to może jakiś sponsor się może będzie jakiś oddźwięk. Chciałabym wziąć też udział w warsztatach literackich. To było moim marzeniem, ale no... Po prostu są być może organizowane gdzieś na wyjazdach. Tak, dużo zawdzięczam pani Joli i salonowi literackiemu. Tutaj nabieram odwagi. Właśnie.
No już ja myślę, że pod dzisiejszym spotkaniem każde następne spotkanie to już będzie. To już będzie, tak. Już teraz w pół możesz jeździć. A może teraz nie, nie, ja kończę, nie. Już się rozluźniłam. O, Bogusiu, poczekaj chwilę, poczekaj. Bo wiem, że nie otaczam się ani książkami, ani żadnymi słownikami, kiedy cokolwiek piszę. Jedynie jest to jakaś tam kartka niewielkich rozmiarów papieru, najchętniej ołówek. I po prostu, jak pani, czy pani cały czas myśli ma jakoś tak zwrócone, jakby napisać, co napisać? Nigdy temat? Nie, to się rodzi samo. Przychodzi samo? Ten wiersz o matce szczególnej pisałam w 7 minut. Rano, po prostu, to było może za 7-7, jakieś tam szklaneczki myłam, prawda, miałam ręce zajęte, ale taka myśl. I coś tam się urodziło, ja to w 7 minut szybko na papier zapisałam, bo uznałam, że za ważne. Ale wytarłaś ręce przedtem. Czy koleżanki pozwolą, że ja w imieniu koleżanek podziękuję? Tak. Też dowiedziałam się, że Bogusia będzie miała to spotkanie, nie dzisiaj, tylko jeszcze wcześniej, a że chodzimy na salon literacki, zostałyśmy zarażone jakoś poezją. Może już teraz nie jakąś, tylko taką bardziej wybraną, to ja swoimi słowami nie podziękuję, bo ja absolutnie, mnie nikt nie obdarzył takim talentem, żeby rymy klecić. Ale znalazłam dwa wiersze, zaraz rozpoznacie pewnie czyje. Proszę Boże, ja nie mam takiej zdolności, ale okazało się, że lubię poezję, chociaż nawet o tym nie wiedziałam. Od czego zacząć? Od poważnego czy od żartobliwego? Bo i taki znalazłam. Od poważnego. Od poważnego zakończysz. Jola zaczęła wątpliwościami Wisławy Szymborskiej, co to jest poezja, a ja w tym duchu, jakoby nie wiedząc, znalazłam, kto jest poetą. Bez rymów, bez kropek, bez przecinków, bez wielkich liter, to już się domyślacie, czyja poezja. Poetą jest ten, który pisze wiersze i ten, który wierszy nie pisze. Poetą jest ten, który zrzuca więzy i ten, który więzy sobie nakłada. Poetą jest ten, który wierzy i ten, który uwierzyć nie może. Poetą jest ten, który kłamał i ten, którego okłamano. Ten, który upadł i ten, który się podnosi. Poetą jest ten, który odchodzi i ten, który odejść nie może. Czyja poezja? Bez kropek, bez wierszy przystankowych. To była taka... Ja wam teraz daję test z lekcji polskiego. To była taka rewolucja za naszych czasów. Nikt tych wierszy nie lubił, nie podobały nam się. Tadeusz Różewicz. To ten właśnie poważny. A teraz mogę jeszcze ten żart powiedzieć. Tylko się teraz Bogusia nie obraź. I też znanego poety. Jeszcze gdzieś zakwitły bzy. Jeszcze gdzieś szczekają psy. Tam był taki wiersz na ten temat. Jeszcze ktoś wyciąga ręce w perkalowej, ktoś w sukience. Jeszcze ktoś pierogi lepi. Na weselu ktoś się czepi. Na pogrzebie ktoś się modli, wzdycha ktoś. Ach, ludzie podli. Jeszcze w polu źrebak skacze. Jeszcze kocha ktoś i płacze. Jeszcze gdzieś śpiewają dzieci. Jeszcze ktoś tak rymy kleci, jak nasza Bogusia. Tyle się kolegowałyśmy i nie wiadomo było, że Bogusia ma takie zdolności. Także Bogusiu, dla ciebie ta laurka. A to Iwa Szpiewicza, ten wiersz. Ja też przyłączam i tak oficjalnie już bardzo, bardzo pięknie chciałam podziękować się w imieniu całej naszej grupy za tyle poetyckich wrażeń, za za przepiękną opowieść o swoich poszukiwaniach poetyckich i chciałam wyrazić nadzieję, że to pierwszy z nami, ale nie ostatni. Że będziemy jeszcze mieli okazję posłuchać kolejnych wierszy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tak.
bardzo dziękuję wszystkim moim koleżankom. Dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję również Państwu.